pierwsza połowa na pewno pod nasze dyktam, no, byliśmy ze swoim lepszym, stwarzaliśmy sytuację, strzeliliśmy bramkę, myślę, że mogliśmy pokusić się jeszcze o dwie bramki, ale gdzieś tutaj problem z finalizacją. Druga połowa po bramce strzelonej na 1-1 straciliśmy całkowicie kontrolę nad spotkaniem. To zespół Bonianki stwarzał sytuację i tu można było się spodziewać, że to prędzej strzeli zespół Bonianki bramkę na 2-1 niż my. Strzeliliśmy bramkę po stałym fragmencie, po szybkim ataku na 2-1 i nie potrafiliśmy nawet tego utrzymać. Mamy problem, widać, że z gry formacji obronnej całego zespołu w defensywie. Gdzieś na początku trzymamy kompakt zespołu, gdzieś wszystko struktura jest zachowana, później raptownie to wszystko się gdzieś na boki rozchodzi. Fakt jest, że przy 2-2 to my mieliśmy najlepsze sytuacje, bo mieliśmy czy sytuacja Kamińskiego, czy Pawła Tarnowskiego, że mogło się skończyć wynikiem 3-2. Ale z przebiegu całego spotkania sytuacji myślę, że zasłużony remis. Bo mówię, tu mogliśmy wygrać to spotkanie, ale to w pierwszej połowie zdecydowanie po tych sytuacjach nie zamknęliśmy spotkania, to niestety skończyło się remisem. No można powiedzieć, że po bardzo fajnym meczu, ludzie przychodzą na igrzyska i dzisiaj wydaje mi się, że dostali te igrzyska, po bardzo fajnym meczu sprawiedliwy remis. Zarówno Ursus miał przy 2-2 sytuację na zamknięcie meczu, za to my mieliśmy tą piłkę meczową i szkoda jej, ale chyba gdyby któraś z drużyn przychyliła szale zwycięstwa na swoją stronę, to byłby to wynik troszeczkę krzywdzący tą drugą stronę, bo chyba wyrównany, uważam, że w niezłym tempie, uważam, że na niezłym poziomie mecz. Jakich zmian dokonaliście doraźnie w przerwie w waszej grze? Jakie wskazówki trener podał swoim zawodnikom? Bo w pierwszej połowie było widać, że ta piłka, która jest transportowana na stronę, na skrzydła, później ma problem z powrotem ewentualnie do środkowej strefy. Błonianka, chłopaki nie wiedzieli dokładnie, komu mają tą piłkę grać, nie podchodzili do gry. Co powiedzieliście sobie w przerwie? No, pewne rzeczy skorygowaliśmy, tak, widzieliśmy, że to troszkę nie funkcjonowało, jeśli chodzi o jakość grania. Troszeczkę te piłki, które mieliśmy grać, czasami za linię obrony, czasami dłuższe, graliśmy nie w tym momencie, w którym trzeba było. Kiedy trzeba było, graliśmy wszystko tak, jakby można powiedzieć, że na odwrót. Skorygowaliśmy to w drugiej połowie, wiadomo, troszeczkę większa przestrzeń, troszeczkę większa może determinacja też nasza, bo przegrywaliśmy i zaczęło się to układać, zaczęliśmy, można powiedzieć, że dominować, bo jeśli Ursus stwarzał sytuację, to były to sytuacje po atakach szybkich i sytuacje wynikające z indywidualnych umiejętności. U nas ta gra była, co cieszy, bardzo płynna i dzięki temu stwarzaliśmy sobie sytuacje bramkowe. Po meczu ze Świtem Nowy Dwór ten nie dokonał żadnych zmian w pierwszym składzie. Natomiast z ławki wszedł Szymon Śmieciński, który dzisiaj zdobył dwie bramki. Jakby trener ocenił jego występ, czy jest trener zadowolony z tej zmiany? No, ciężko nie być zadowolony z Szymona, tak? Na Świcie go nie było, bo wiadomo, że miał pewne szkolne obowiązki. Niech się uczą, tak? I nie będziemy tego zabraniać. Wrócił, wiedziałem, że da dobrą zmianę, tak? Bo to jest bardzo dobry, dobrze grający jeden na jeden dynamiczny zawodnik. Zrobił to, co miał zrobić, więc tylko i wyłącznie pozytywna zmiana. Ale też trzeba oddać, że odkąd ja tu jestem, to miejsc mam 11 w składzie, ale wszyscy ci, którzy wchodzą, czasami grają krócej, czasami dłużej, dają mi to, czego oczekuję. I te zmiany są na razie takie jakbym chciał i takie dają to, co chcemy, więc nie mamy dużej kadry, więc ci zmiennicy za chwilę mogą być podstawowymi zawodnikami i za chwilę decydować o obliczu drużyny.